Ojca i Syna i Ducha Świętego. Panie Jezu, ostatni raz tego roku stajemy na krzyżowej drodze. W następnym tygodniu rekolekcje parafialne, a więc w porządku rekolekcji już drogi krzyżowej nie będzie. Niech ta ostatnia droga krzyżowa będzie dla nas szczególnym czasem zjednoczenia się z Tobą cierpiącym na krzyżu za nasze grzechy. Tę drogę krzyżową pragniemy ofiarować w intencji wszystkich chorych i cierpiących, w intencji samotnych i opuszczonych, w intencji bezrobotnych, w intencji wszystkich, którzy potrzebują naszej szczególnej modlitwy. A w sposób szczególny pragniemy ofiarować za nas samych o jak najbardziej owocne przeżycie świętego czasu rekolekcji Wielkopostu. Odpusty, jakich dostąpić możemy przez odprawienie tej drogi krzyżowej, pragniemy ofiarować w intencji wszystkich naszych bliskich zmarłych i w intencji dusz w czyśćcu cierpiących. Stacja pierwsza. Jezus skazany przez Piłata. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Jego obrąc, a także wynik tej wizji po prostu.
Marta, Jezus spotyka na swojej krzyżowej drodze Matkę. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Stacja piąta. Szymon z Cyreny przymuszony pomaga dźwigać krzyż Jezusowi. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Chrystus powstał.
Stacja ósma. Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Dlatego, Panie Jezu, prosimy Cię, umęczony, ubiczowany, który na drodze krzyżowej upadałeś pod ciężarem drzewa naszych grzechów, daj nam siłę,
Udziel nam łaski, abyśmy dotarli na szczyt Golgoty naszego życia i abyśmy pomogli Ci, Panie Jezu.
Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie. Za kilka dni staniemy w tym kościele, aby w czasie Triduum Paschalnego w Wielki Czwartek uczcić tajemnicę Eucharystii i ustanowienia kapłaństwa, a w Wielki Piątek adorować Twój krzyż, aby go wywyższyć, i w Wielką Sobotę, aby stanąć tu pełni radości w czasie Wigilii Paschalnej i zaśpiewać uroczyście, radośnie po okresie 40-dniowego Wielkiego Postu radosne Alleluja. Prosimy Cię, Panie Jezu, wesprzyj nas na drodze do tych świąt paschalnych i pozwól się nami jak najlepiej nam przygotować, szczególnie przez udział w naszych parafialnych rekolekcjach. Bóg zapłać serdecznie wszystkim, którzy przez ten czas Wielkiego Postu nieśli ten krzyż. Jest to symbol, jest to znak. Ten krzyż zostanie umieszczony w grobie Pańskim i patrząc na niego będziemy przypominali sobie, że nieśliśmy go poprzez nawy tego Kościoła, tak jak 2000 lat temu niósł go Jezus ulicami Jerozolimy. Bóg zapłać dzieciom, Bóg zapłać młodzieży, Bóg zapłać pancerzom, którzy dzisiaj przynieśli go po raz ostatni na tę krzyżową drogę. Bóg zapłać straży grobu. Niedługo przyjdziecie, aby stanąć przed głazem, kamieniem, którym przywalony będzie grób Jezusa. Czuwajcie więc i bądźcie gotowi, aby ta posługa szczególna, doniosła posługa straży grobu, była na chwałę Bożą. I Bóg zapłać Wam, wszyscy siostry i bracia, za to, że pośród swoich rozlicznych obowiązków znaleźliście czas, aby wziąć udział w tym wspaniałym wielkopostnym nabożeństwie. Czerpajcie pełną garść, otwartym sercem Was z tej krzyżowej drogi i zanieście je do Waszych domów, zanieście je do Waszych domów i żyjcie tajemnicą krzyża. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.